Dobry wieczór. Dzisiaj bez Rafała Zimkiewicza, Staszek Janecki i ja. I ja na początek przeczytam coś, co być może Państwo już czytali, bo podobno cała Warszawa tego linkuje, ale może Państwo jeszcze nie czytali. To jest list, który się ukazał na stronach Niezależnej, list ojca Piotra Staruchowicza, czyli znanego bardziej jako Staruch. Ja tu podkreślam mój dystans do środowiska kibiców i nie wycofuję się ze stwierdzenia, że flirt z nimi może być bardzo ryzykowny. Niemniej ten list przeczytam z dużą przyjemnością, bo jak się okazuje, czego nie wiedziałem, pan Wojciech Staruchowicz był w latach 94-99 pracownikiem Gazety Wyborczej i dlatego pisze list do Adama Michnika, zaczynając: Szanowny Adamie. Dalej pisze tak. Z przerażeniem odkryłem, że prawdopodobnie ktoś udaje dziennikarzy kierowanej przez ciebie Gazety Wyborczej. Pracowałem w niej i obaj doskonale wiemy, że nie do pomyślenia jest, by dziennikarz twojej gazety nie stosował elementarnych zasad tej profesji. Rzetelności, staranności, udzielania głosu wszystkim stronom, niezniekształcania wypowiedzi, nie polegania na jednym źródle, na przykład policyjnym, nie pisania pod tezę, nie mieszania informacji z komentarzem, nie wydawania wyroku przed orzeczeniem sądu. Pamiętam, że uczulała na to Helena Łuczywo. Co mnie zatem zaniepokoiło? No przecież, Adamie, bądźmy szczerzy, od chociażby żaden dziennikarz Gazety Wyborczej nie nazwałby mojego syna, gdy nie był jeszcze nawet oskarżonym, a jedynie podejrzanym w sprawie wynikającej z dziwnego sojuszu Matołka z Koziołkiem, bandytą, bo bandyta to przestępca dokonujący napadów z bronią w ręku zabójstw innych ludzi według słownika języka polskiego na http://słowniki.gazeta.pl. Nikt z nich nie użyłby określenia herszt i boli legi. Herszt, przywódca bandy szajki, źródło jak wyżej. Żaden nie napisałby o moim synu, że jest szefem bojówki. Bojówka, oddział zbrojny organizacji konspiracyjnej, źródło jak wyżej. Czyli jak nic, ktoś się podszywa. Pisałeś, Adamie, rok temu, oczywiście w zupełnie innej sprawie, wiem. Wzory były znane i sprawdzone, procesy stalinowskie. Oczywiście była to miniatura pierwowzoru, nie było przecież tortur, wyroków śmierci, jednak filozofia władzy była niezmienna, nie wystarczała kara więzienia dla oskarżonych. Musieli oni przedtem być opluci, zohydzeni w oczach społeczeństwa, wykluczeni ze wspólnoty narodowej. I oczywiście obaj doskonale wiemy, że Gazeta Wyborcza nigdy by się nie zniżyła do takich metod względem kiboli i starucha. Wiemy też obaj doskonale, że gazeta konsekwentnie broni praw człowieka, każdego człowieka, i heroicznie walczy z nadużyciami władzy, wszelkiej władzy. Dlatego głęboko wierzę, że już przeprowadziła, jak zawsze dogłębne, dziennikarskie śledztwo w sprawie pobicia mojego syna przez umundurowanych neo-UPEKów podczas zatrzymania rok temu. I sprawdziła, czy przypadkiem w Polsce nie stosuje się do dziś ubeckiej metody na kożuch. Na pewno dobrze pamiętasz, jak to komunistyczne media posłusznie powielały ubeckie ustalenia o rzekomej kradzieży kożucha przez znakomitą aktorkę i opozycjonistkę Halinę Mikołajską. I wyjaśniła, czy do dzisiaj w Polsce prokurator daje oskarżonemu wybór. Nie przyznajesz się, to siedzisz 2 lata bez wyroku. Przyznajesz się, natychmiast wychodzisz. I zajęła się Gazeta Wyborcza, sygnalizowanym zresztą onegdaj przez Rzecznika Praw Obywatelskich, traktowaniem osadzonych w aresztach śledczych. Na przykład, czy rzeczywiście na Białołęce stosuje się karę bicia pałkami w pięty, albo czy jeden z tamtejszych klawiszy wydaje rozkazy po niemiecku. Takie tam zabawne Raus, Schnella i tym podobne. Jestem spokojny, że Gazeta Wyborcza to zrobiła. Tylko może ktoś się podszywa pod redaktorów i utrudnia publikację. Szanowny Adamie, czy nie powinieneś przypadkiem zainteresować podszywaczami prokuratury? Jak zawsze serdeczny Wojtek Staruchowicz. Postscriptum. Nie wysyłam tego listu bezpośrednio do ciebie, Adamie, ani do Gazety Wyborczej, bo wobec powyższego nie mogę mieć przecież pewności, czy pod twoje nazwisko i pod adres naczelski też się ktoś nie podszywa. W czasach mojej podstawówki, o której czasem wspominam tutaj z ulubieniem,
mówiłeś taki dowcip wojskowy, że jak żołnierz tam pisał i potem ktoś mu odpisał i czytam twój list powoli, bo wiem, że piszesz powoli. Wydaje się, jest coś odnośnie tego, co Staruchowicz senior do Adama Michnika, ale no, dzisiaj zebraliśmy się pod taką charakterystyczną datą, czyli rocznicą 20. Nocy Długich Noży. Nie mylę się, to tak trzeba nazwać, Noc Długich Noży, ponieważ to, co się stało 20 lat temu, pokazało, kto nie chce wolnej Polski. Okazało się, że większość nie chce wolnej Polski. Czyli przypomnijmy tych wszystkich, którzy wówczas byli zgrupowani w Unii Demokratycznej, w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Konfederacji Polski Niepodległej, Polskim Stronnictwie Ludowym, SLD i tak zwanym PPG, czyli Polskim Programie Gospodarczym, co się wyłoniło z partii piwnej. I ci wszyscy ludzie w większości są czynni na polskiej scenie politycznej. Jedni w obozie prezydenckim obecnie, inni na froncie wielkiej walki ze wszystkim, co mogłoby wolność przynieść, a co mnie zdumiewa, jak w wypadku Leszka Moczulskiego. No jeszcze inni są premierami, najbardziej czynnymi politykami, wicepremierami. Więc mieliśmy nauczkę, czego się nie da w Polsce zrobić. Nie da się w Polsce oddzielić komunistycznej przeszłości od pokomunistycznej rzeczywistości. Czyli wszyscy ci, którzy zrobili nam, jak to nazwać, taki quasi-demokratyczny PRL, czyli Trzecią Rzeczpospolitą, no nie dali przejść do innej rzeczywistości. I to nie chodziło tylko o politykę, o strach jednego Bolka przed ujawnieniem jakichś papierów, ale w gruncie rzeczy o całe fundamenty tej Trzeciej Rzeczpospolitej. Przepraszam, że mówię tak serio, ale przypomina mi się, widzę tu Marka Króla, razem robiliśmy listę stu najbogatszych tam na tej liście. Poczesne miejsce zajmuje partia eksponentów dawnych służb, którym one pozwoliły się wzbogacić i pozwoliły zyskać fortuny. Nadal dzisiaj należą do czołówki biznesowej, a nawet są w pierwszej piątce. Bardziej nie będę zawężał, bo jeszcze mnie po sądach zaczną ciągać. Dzisiaj wróciłem z apelacji w sprawie byłego rektora Uniwersytetu Gdańskiego Andrzeja Cejnowy, więc wiem coś na ten temat. No i to całe towarzystwo nie pozwoliło nam się znaleźć w wolnej Polsce. I my nadal w niej nie jesteśmy z tamtego powodu właśnie. I teraz ta Noc Długich Noży przedstawia się jako obronę przed puczem Jana Olszewskiego i Antoniego Macierewicza. I opowiada się te wszystkie głupoty o mobilizacji nadwiślańskich jednostek i tak dalej, i tak dalej. To było symboliczne. Można się spierać, czy to była inspiracja wewnętrzna, czy może zewnętrzna. W każdym razie 20 lat temu zabito w Polsce wolność i marzenie o takim prawdziwym przełomie między dawną a obecną rzeczywistością. I to jest znamienne, bardzo znamienne, bo wiele rzeczy nie stało się w Polsce właśnie przez to. Nie stało się, nie ma sprawiedliwości obiegu gospodarczego, nie ma prawdziwych elit, tylko są jakieś elity mianowane, nie ma normalnego obiegu intelektualnego, tylko jest obieg wyznaczany przez tak zwane autorytety, czyli na zasadzie, no górnolotnie powiem, neoplatońskiej, bo te kręgi wtajemniczenia i emanacji ducha to takie proteinskie jest bardzo. Wszyscy, którzy studiowali filozofię, wiedzą, o czym mówię, i ta emanacja pozostała. Na czerskiej jest główny krąg, a potem one, te rzeczy się rozchodzą. I jedna rzecz zabawna się stała w ostatnim czasie. Pokazuje te kręgi właśnie. Objawił się nowy autorytet moralny. Maryla Rodowicz, proszę Państwa. Jak Państwo nie wiedzieliście o tej bojowniczce o wolność i demokrację, to teraz już wiecie.
Maryla Rodowicz po prostu z zaduchu, który Jarosław Kaczyński, 4 RP jej zrobiła, no nie mogła wytrzymać. No, bardziej prześladowanej osoby nie znam. Po prostu zagonułki, totalne prześladowanie. Zagierka, lekwożyła, kazamaty, te rzeczy. Za Jaruzelskiego straszna po prostu. No i dopiero teraz trochę oddechu i ostatni ten etap. 4 Rzeczpospolita, no i ten lęk, który nieustannie Marylę Rodowicz inspiruje, że nie może oddychać swobodnie, bo wciąż się boi, że przyjdą ci siepacze Kaczyńskiego i po prostu ukradną jej, ale nie wiem co, czy muzykę, czy teksty piosenek. Czy Polskę? Proszę Państwa, ja jednak znam osobę, która jest bardziej zagrożona i doznała większych krzywd za Jarosława Kaczyńskiego, to jest Marek Konrad. To rzeczywiście mogliby z Maryną Rodowicz konkurować. Natomiast ja oczywiście już o 4 czerwca nie będę mówił, bo Staszek to zrobił najlepiej i w pełni się zgadzam. Przypominam tylko, że no jest pytanie w związku z tym wszystkim, o czym Staszek powiedział, jest pytanie, czy to można w jakiś sposób, a jeśli tak, to jak jeszcze odwrócić? Na kongresie Polska Wielki Projekt w tym swoim polecanym przeze mnie już jakiś czas temu wystąpieniu profesor Zybertowicz mówił, że jednym z warunków zdobycia władzy jego zdaniem jest jednak zakończenie formalnej lustracji. Więc tutaj opinie są bardzo różne, a Gazeta Wyborcza tymczasem, która dochowuje tych wszystkich cnót, o których pisał pan Staruchowicz w swoim liście już na gazeta.pl, jeden z materiałów na czołówce nosi tytuł: czy Macierewicz chciał wyprowadzić wojsko na ulicę? No oczywiście, że chciał, prawda? No przecież to jest pytanie retoryczne. A przechodząc do kolejnych kwestii, które może bezpośrednio się nie wiążą z rocznicą 4 czerwca 20, ale jakoś tam jednak się wiążą, to chyba musimy wspomnieć o tym, że nasze słońce Peru i Arabii otrzymało kolejną nagrodę. Nagrodę imienia Waltera Rathenaua. I tu muszę powiedzieć, że podziwiam poczucie humoru kogoś, kto w Berlinie zdecydował o tym, żeby właśnie tę nagrodę, tego imienia przyznać Donaldowi Tuskowi, no bo jest to głęboko symboliczne, żeby przyznać polskiemu premierowi właśnie temu nagrodę imienia ministra spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej, który podpisał traktat w Rapallo. To jest takie symboliczne, prawda, że porozumienie sowiecko-niemieckie, tutaj Donald Tusk wielkie zasługi w kwestii porozumienia niemiecko-rosyjskiego również, ale nie tylko, bo ja sobie na przykład wynotowałem taki cytat, ponieważ rzeczywiście przy okazji przyznania tej nagrody było dużo o Polsce i o polskim premierze w niemieckich gazetach i oczywiście w takim tonie, jak pan premier lubi. I na przykład Die Welt docenia zasługi Donalda Tuska i pisze tak. Tusk jako historyk i opozycjonista rozwinął już na długo przed 1989 rokiem zmysł historii, zafałszowanej historii swego rodzinnego miasta, w tym dla jego niemieckich elementów. Czyli to zostało docenione również i zauważone przez niemieckich towarzyszy. Teraz podobno Donald Tusk w swoim przemówieniu, jak odbierał tę nagrodę, to się jakoś tam do Rapallo odniósł, że coś powiedział takiego, że no te wzajemne stosunki to nie zawsze na dobre Polsce wychodziły, no bo na przykład układ z Rapallo, po czym przyjął nagrodę. Więc tutaj pokrętnymi drogami psychika Donalda Tuska chodzi. Ja się zgadzam z Rafałem Ziemkiewiczem, który w wypowiedzi dla portalu W Polityce bodajże powiedział, że Tusk już psychicznie, psychologicznie nie jest zdolny na przykład do takiego gestu jak odrzucenie tego typu nagrody. Ja bym się nawet nie domagał od niego, żeby to zrobił w jakiś bardzo spektakularny sposób. No, można to zrobić w sposób dyplomatyczny również, nie wywołując jakiegoś wielkiego skandalu, ale mam takie wrażenie, że tutaj jednak ktoś sobie z niego mocno zakpił, a on wiedział o tym, że ktoś sobie z niego kpi, a mimo to nie było go stać na to, żeby utrzeć nos. Bo te nagrody to jest taka nowa, nowoczesna forma kolonizacji. Kolonizacji politycznej, intelektualnej. Jest bardzo charakterystyczne, że Polska nie ma żadnej takiej nagrody, która by kolonizowała polityków innych krajów.
Natomiast w Niemczech tych nagród jest cała masa. I funkcją tych nagród jest, przepraszam, bo teraz się wyrażę, po prostu wyrwać jaja z korzeniami każdemu, kto taką nagrodę dostanie, ponieważ kiedy już ją dostanie, to już nic nie zrobi właściwie. Donald Tusk tam oczywiście rytualnie powiedział, że przecież to, że ja odbieram tę nagrodę imienia człowieka, który przecież właściwie można go uznać za pola kożerce niemal, to też takie charakterystyczne, bo przecież wznieśliśmy się ponad ten poziom dawnego uwikłania, to jest dokładnie takie samo tłumaczenie, jak intencja przyznawania takich nagród po prostu. Wówczas ma się tego człowieka w kieszeni. Nic tak nie spacyfikowało Władysława Barczaszewskiego, zwanego profesorem, jak różne niemieckie nagrody, które sprawiły, że ci ludzie zaczynają funkcjonować jakby w takim kolonialnym obiegu myślowym. Tę samą funkcję pełnią znane niemieckie nagrody literackie. Zobaczcie Państwo, kogo się tłumaczy w Niemczech i kogo się nagradza. Otóż taki Andrzej Stasiuk na przykład. Jaką Polskę pokazuje? Taką, która się podoba Niemcom, czyli taką, która z tą Polską, którą my byśmy chcieli widzieć, nie ma nic wspólnego. I to jest też dowód na to, jak nasi rządzący kompletnie nie potrafią korzystać z nowoczesnych narzędzi ekspansji i wpływu. A to nowoczesne narzędzia to są właśnie tego typu nagrody, ale to są także fundacje. Te niemieckie fundacje, które działają w Polsce, mają ogromny wpływ na polską elitę intelektualną czy pseudoelitę, jak ich tam nazwać, wszystko jedno. I oni paradują w rytm tych nagród po prostu. Do tego dochodzą jeszcze francuskie legie honorowe, które pacyfikują inną część tych elit. Często to są zupełnie te same grupy po prostu. I to też pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy jako gracz europejski. Czyli my jesteśmy nawet nie w korytarzu, my jesteśmy w kącie na brudnego mopa. Po prostu. To jest takie miejsce. Staszek jak zwykle nie docenia osiągnięć naszego rządu i przecież minister Sikorski wystąpił w najnowszym Newsweeku w koszulce polskiej reprezentacji i opowiadał, jak jest świetnie i że jest w pierwszej lidze i wśród potęg przemysłowych i no w ogóle no jesteśmy naj, wszyscy nas szanują. Ja teraz chciałem trochę zmienić temat, ale cały czas pozostajemy w tym kręgu rosyjskim, a jeszcze przyszło mi do głowy, że ta argumentacja, którą tutaj przytoczył Staszek, ona jest rzeczywiście bardzo uniwersalna, bo można sobie na przykład wyobrazić, że Rosjanie ustanawiają nagrodę, dajmy na to imienia Wiaczesława Mołotowa, prawda? I przyznają, no powiedzmy, Bronisławowi Komorowskiemu. I Bronisław Komorowski jedzie i mówi, że to jest właśnie wielki gest z jego strony również, że on się potrafi tak wznieść ponad te historyczne uprzedzenia i przyjąć nagrodę nawet imienia Wiaczesława Mołotowa. Proszę bardzo, jacy jesteśmy otwarci. A jesteśmy w ogóle bardzo otwarci, bo jak przyjadą rosyjscy kibice do Polski i zechcą przeparadować po krakowskim przedmieściu w koszulkach z symbolami komunistycznymi, to my też pozostaniemy tolerancyjni wobec tego. To jest oświadczenie Jarosława Gowina, które wygłosił dzisiaj w RMF FM, kiedy był pytany przez Konrada Piaseckiego, czy coś zrobimy w tej sprawie, czy będą jakieś konsekwencje, na co Jarosław Gowin powiedział, że jemu jest niezwykle przykro, no ale z punktu widzenia prawa noszenie koszulek z symbolami komunistycznymi nie jest przestępstwem. Czyli rozumiem, że jeżeli, a tu chyba nie mamy wątpliwości, że te symbole są na tym samym poziomie, co symbole nazistowskie, czyli trzeba powiedzieć, że polski minister sprawiedliwości również pozwala nosić koszulki ze swastyką. Mam nadzieję, że, no bo jeśli jest konsekwentny, no to oczywiście to z tego wynika. No i teraz się rozegrała taka ciekawa polemika w Rzeczpospolitej, że na stronach Rzeczpospolitej pojawił się komentarz Piotra Zychowicza, który przytacza również opinię prawnika, powołując się na artykuł bodajże, tu pan sędzia, 256 kodeksu karnego, który mówi właśnie o propagowaniu, między innymi o propagowaniu ideologii totalitarnych.
No i tenże prawnik stwierdza, że jak najbardziej, jeżeli taki emblemat jest na koszulce, czy jest na fladze, to można to uznać za propagowanie właśnie ideologii totalitarnej. Powinno to być ścigane jako, jako przestępstwo. No i tutaj, uwaga, głos zabrał jeden z moich absolutnie ulubionych dziennikarzy i publicystów, i Państwa na pewno również, Tomasz Machała, który w portalu na temat napisał: Rzeczpospolita apeluje, zrywajmy z Rosjan koszulki z czerwonymi gwiazdami. A jeżeli ktoś znajdzie taki apel w tekście Piotra Zychowicza, to stawiam piwo w hybrydach. I dalej pisze, to jest warte zacytowania. Tomasz Machała pisze tak. Można poświęcić wiele stron na opis komunistycznych zbrodni, ale w żaden sposób nie zbliża nas to do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Polska, gospodarz euro, ma potraktować swoich gości, którzy wydarzenia historyczne oceniają inaczej. Porównanie do neonazistów, jakiego używa Piotr Zychowicz, nie jest precyzyjne. Niemcy rozliczyli się z przeszłością, Rosjanie nie. Sentyment do komunizmu jest w Rosji bardzo silny. Tysiące Rosjan wspominają Stalina z sentymentem. Dziwne, ale tak jest. I tutaj Filip Memches na swoim profilu facebookowym słusznie zwrócił uwagę na ten fragment tekstu Tomasza Machały, bo z niego wynika, że jeżeli w jakimś kraju jakiś zbrodniarz jest nadal ceniony, to my powinniśmy też uznać, że u nas można go chwalić, pokazywać jego wizerunki, pokazywać symbole, no bo Rosjanie tak lubią tego Stalina. No to znaczy, że mogą z tym sierpem i młotem u nas paradować, niezależnie od tego, jakie są zapisy w kodeksie karnym. No a że już potwierdził to właśnie Jarosław Gowin, mówił o tym również Tomasz Nałęb, że tu, prawda, otwartość, tolerancja, przecież nie napinajmy się, bo tu jeszcze się pojawiają takie charakterystyczne stwierdzenia. Machała pisze, felietonista Rzeczpospolitej w nastroju dobrze znanego historycznego wzmożenia. To jest jedno z tych sformułowań kluczy, historyczne wzmożenie. Jeszcze jest takie, którego Radosław Sikorski lubi używać. On mówi, pamiętasz Staszku? On mówi o patriotycznym nadęciu, czy jakoś tak. To też takie drugie, no, coś takiego. Ja skierowałem, co na Twitterze, rozumiem, że Twitter jest głównym kanałem komunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze światem zewnętrznym, w związku z czym na Twitterze właśnie skierowałem pytanie do rzecznika Marcina Bosackiego, na jakiej podstawie MSZ oznajmił Rosjanom, poinformował ich, że noszenie czy pokazywanie symboli komunistycznych w Polsce nie jest przedmiotem sankcji karnych. Bo no, skoro mamy ten artykuł 256, na dobrą sprawę wynikałoby z niego, że jednak jest. A MSZ takie oświadczenie złożył po tym, jak polski konsul, jeżeli się nie mylę, nie ambasador, chyba tylko konsul w Moskwie przestrzegał właśnie rosyjskich kibiców przed tym, że to nie są symbole w Polsce mile widziane. Więc tutaj mamy przykład na jakiegoś skandalicznego wyjścia konsula przed szereg. Właśnie MSZ zaraz skorygował. Nie, nie, ależ skądże przyjeżdżajcie, Stalin, sierp, młot, gwiazda, wszystko co chcecie. My was przywitamy jak najserdeczniej. Czekamy na ciebie ponad zaraz. Ta cała historia z tymi Rosjanami, których tak dzisiaj witano, bo przyjechali, przyjechali wczoraj, i takim zgotowano. No to jest klasyczny przykład, jak rosyjskie służby rozgrywają po pierwsze naiwniaków w Warszawie, a po drugie jak wykorzystują użytecznych idiotów i agentów wpływu. Rozkołysali sobie tę historię po to, żeby sprawdzić, na co można w Polsce napluć, czy w Warszawie napluć, na krakowskim przedmieściu, co można zrobić bezkarnie. To nie jest tylko taki pretekst, że akurat są mistrzostwa, więc można się pokazać, że my możemy zrobić wszystko, a wy nam możecie skoczyć. To ma dalekosiężne znaczenie, ponieważ jak raz się na coś pozwoli, to potem bardzo trudno będzie się z tego cofnąć. I dla rosyjskich służb te wszystkie rzeczy są elementarne. Po prostu to jest tak dziecinne, że ja się zastanawiam, jacy idioci siedzą w abwerze naszej, zwanej Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tych matołów jest tam 4,5 tysiąca i te matoły nic nie potrafią zrobić, żeby się przeciwstawić tym wszystkim gierkom,
tylko ulegają temu, a agenci wpływu w gazetach i w mediach rozkręcają tę histerię. I teraz, wierzcie mi Państwo, oni mogą zrobić wszystko i nikt nie kiwnie palcem, nikt się na nic nie odważy, ponieważ będą wszyscy drżeli ze strachu tu w Warszawie, w rządzie i wszędzie, w ratuszu, żeby tylko nie urazić rosyjskich świętych krów. To jest tak beznadziejny sposób rozumienia i uprawiania polityki, uprawiania czegokolwiek, że zastanawiam się, z kim my mamy do czynienia. Czy już ta degradacja intelektualna, jaka objęła te pseudoelity, także z tymi u władzy, jest tak daleko posunięta, że oni nie potrafią wymyślić tak prostych spraw i odnieść się do tak prostych spraw. No i będziemy mieli przykłady takiej serdecznej przyjaźni, czyli przypomną sobie Państwo te sceny, kiedy tam Breżniew czy inna tego typu postać przyjeżdżała i entuzjazm na trybunach i będzie tak, że my przecież tak kochamy tych ruskich, no będziemy przepraszać za to, że na przykład zremisujemy z nimi, a nie daj Boże, żebyśmy, gdybyśmy z nimi wygrali, to wierzcie mi Państwo, że to uznane za polityczną prowokację po prostu. Bądźmy dobrymi gospodarzami i dajmy sobie złoić skórę przez ruskich, bo przecież będziemy się zachowywać, po pierwsze brak kultury elementarny, a po drugie jakieś wielkopańskie maniery tej przedwojennej Polski, którą a propos Rapallo, Locarno i innych takich miejsc, skądinąd ładnych, byłem niedawno, na górze śnieg, na dole palmy, bardzo ładne miejsca, nie dziwię się, że tam podpisywali. Więc nie dajmy się tak robić w konia na każdym kroku. Ale te prowokacje to jest jakiś ciąg. Nieprzypadkowo o tym mówię w takim tonie, ponieważ dzisiaj, chyba dzisiaj, proszę mnie sprostować, jeśli się mylę, wiekopomne komunikaty poszły do opinii publicznej, że ktoś robił zdjęcia na pokładzie Tupolewa, i to będzie miało przełomowe znaczenie dla śledztwa. Naprawdę trzeba być debilem, idiotą i nie wiem czym jeszcze, żeby uznawać, że parę obrazków z wnętrza samolotu, zrobionych podczas lotu, cokolwiek zmieni, pokaże, wykluczy. No bo oczywiście na tych zdjęciach będą przyczepione taśmami klejącymi przecież ładunki do tych skrytek, gdzie się bagaż chowa. No, to jest tak grubymi nićmi szyta prowokacja, ale czemu ta prowokacja służy? Znowu użyteczni idioci w mediach polskich, przez grzeczność tej gazety nie wymienię, robią grunt do prowokacji przed 10 czerwca, przed kolejną miesięcznicą, że znowu będzie robienie takiej histerii, która z tych bardzo porządnych, patriotycznie nastawionych, bogobojnych ludzi znowu zrobi jakiś zawali drogów, którzy będą chcieli, nie wiem, wziąć szturmem Bristol jak Bastylię. Nielegalnie zajmą pas jezdni. Otóż to, nielegalnie, że trzeba ich spacyfikować, spałować, nie wiadomo co, może skończyć z tymi miesięcznicami, przecież takie apele Maryla Rodowicz, znany autorytet moralny, o którym wspomniałem, już powiedziała, przez skończyć z tym jątrzeniem. I to wszystko do tego zmierza, więc jak zastanawiam się, czy Polska jest zdolna nie tylko organizacyjnie zrobić taką imprezę, pewna jest zdolna, no nie ma tych dróg, ale tam jakieś stadiony stoją i coś tam będzie zrobione, ale odegrać swoją rolę jako duże państwo, no rzeczywiście 20 gospodarka świata, jakby liczył pokutowo 770 miliardów dolarów PKB, czyli całkiem sporo, i my nie potrafimy takich elementarnych rzeczy rozgrywać, tylko paru patałachów z Moskwy, ze służb, z gazet potrafią tym krajem właśnie robić co chcą i jego elitami. To jest przykre i przygnębiające. Muszę tutaj Ci, Staszku, wejść w słowo i Cię trochę skorygować, bo po pierwsze, jeśli chodzi o to, jak będzie rozwiązany problem nielegalnego zajmowania pasa jezdni przez mącicieli różnego rodzaju, to jest szansa, że będzie można to rozwiązywać skutecznie, ponieważ jest gotowy, jak się okazuje, projekt ustawy o zmianie straży miejskich w największych polskich miastach na formacje policyjne. To będą policje municypalne, ten projekt już jest gotowy, podobno
Tak napisał dziennik Gazeta Prawna, w tym roku ma być uchwalony, czyli będą mieli wszystkie uprawnienia policyjne, plus noszenie broni i tak dalej, czyli tu straż zniczowa zmieni się w municypalną policję zniczową i wtedy nareszcie będzie mogła wziąć za mordę tych, co tam spokój nam mącą, znaczy nam, no porządnym obywatelom, prawda? Czyli takie Einsatzkommando, tak? No powie, ja tego nie powiedziałem, jakby co. I druga sprawa, że właśnie z tym Stadionem Narodowym to też do końca nie wiadomo, mówi, że niby jesteśmy w stanie, bo stadiony są. No, one są, ale właśnie się okazuje, że w przypadku Stadionu Narodowego, a także stadionu we Wrocławiu, no trochę tam kasy wykonawca wisi pod wykonawcą. Tak samo jak w przypadku autostrad. I tu jest pewna rozbieżność, jaką sumę chodzi, bo według szacunków NCS, które jest nadzorcą budowy Stadionu Narodowego, główny wykonawca to jest, wisi pod wykonawcą tam kilkanaście milionów, natomiast sami podwykonawcy szacują to na około 100 milionów, więc no jest pewna rozbieżność. W każdym razie podwykonawcy są dosyć zdeterminowani. Dzisiaj mieli się spotykać z szefem NCS, ale czytałem wypowiedź rzeczniczki NCS, która powiedziała, że owszem, pan prezes może się spotykać indywidualnie i każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie, ale przed naciskiem to on się nie ugnie, więc nie wiem, jaka tutaj jest decyzja. Oni zamierzają, żądają obietnicy, że te długi zostaną spłacone w ciągu tygodnia, jeżeli nie, to mają podobno zablokować Stadion Narodowy. Także jeszcze może się okazać, że będzie pewien problem z rozegraniem tam meczu. A zdaje się, że przy okazji, że podwykonawcy na A2 chyba do tej pory kasy nie dostali. No to jest całkiem normalne, ponieważ te zobowiązania rzeczywiście są znacznie wyższe niż to, do czego się przyznają, ale liczą na to, że przed samą imprezą to nie wyjdzie. Mnie tylko jedna rzecz zdziwiła. No, ja w życiu w paru miejscach byłem. No, coś no, mówiłem, że ci wiadomi. W paru miejscach byłem i kiedy czytam, oglądam i patrzę, że 13 kilometrów oddali, 22 kilometry oddali i cały naród żyje tym, to jest niesamowicie sprytny sposób manipulowania emocjami społecznymi. Ponieważ, za przeproszeniem, tak banalna historia jak oddanie kawałka drogi nie powinno w ogóle być żadnym problemem. Albo się tym jedzie, albo się nie jedzie, nikt się tym nie ekscytuje. No bo co to jest takiego? Metro ma już prawie 120 lat, jak się nie mylę, albo na pewno ponad 100. I nikt się nie ekscytuje. Dzisiaj wybudować metro każdy idiota potrafi, bo to nie jest żadna konstrukcja. A już autostradę zbudować tym bardziej, bo to jest jeszcze prostsze. W związku z tym huśtanie całego narodu emocjonalnie każdym 10-kilometrowym odcinkiem jest taką formą zrobienia z nas jakichś, no nie wiem, nie chcę obrazić żadnego plemienia afrykańskiego, bo oni są teraz całkiem nowocześni, ale robienie z nas takiego jednego wielkiego bantustanu, w którym rzuca się coś, jak swego czasu rzucało się, nie wiem, tam karkówkę czy inną łopatkę i naród stał. Autostradę rzucili. Tak, rzucili kawałek autostrady i cały naród stał, jeszcze tylko kartki odcinać na tych bramkach, żeby sobie przejechać i tam, nie wiem, lewym pasem to za to tam wołowina bez kości, a prawym to takie rosołowe jakieś rozbyt czy inne świństwo. No przecież to jest tak kompletne matolstwo, że dajemy sobą tak manipulować, zamiast się przeciwstawić. Budowanie jest bardzo prostą czynnością. Można coś zaplanować i powiedzieć, plus minus 2 tygodnie są kary umowne i tak dalej. Natomiast nie może być tak, że to jest jakiś plebiscyt, ponieważ naprawdę budowanie na płaskim terenie, gdzie nie ma żadnych gór, gdzie się nie trzeba przebijać, gdzie nie ma wulkanów, nie ma jakichś niespodziewanych zjawisk przyrodniczych, jest tak banalną czynnością, że robienie wokół tego przedmiotu kultu jest czymś, co mi się zupełnie w głowie nie mieści. Staszek znowu narzeka, a ja znowu będę chwalił, bo proszę Państwa, niektóre autostrady są, na przykład A4 jest i ponieważ jest, no to jednak trzeba za nią płacić, więc tam stanęły bramki i Państwo zdało egzamin, Staszku, więc Twoje malkontentstwo jest kompletnie nie na miejscu. Została wdrożona
bardzo dobra procedura alarmowa. Polega na tym, że karetka przejeżdża w ogóle bez zatrzymywania, po prostu tak przez szlaban i to się sprawdza. Więc jak będzie jechać z rannym, chorym, zawałowcem i tak dalej, to jest dużo lepszy system niż na zachodzie, bo tam jakieś urządzenia trzeba montować, ewentualnie przepuszczają awaryjnym pasem, ktoś tam musi szlaban otwierać, a u nas nie, po prostu pierdut i przejeżdża i koniec. No i w ten sposób państwo powinno działać. A jeszcze jedna rzecz, którą na koniec powinniśmy się zająć, no to jest chyba Barack Obama i jego polskie obozy śmierci. Tutaj ciekawa sytuacja, bo ja obserwowałem ten moment na żywo w internecie, to znaczy nie samo przemówienie Obamy, tylko widziałem, jak się wszystko rozgrzewało, czy rozgrzewały się tak zwane timeline'y Twittera, Facebooka, jak Barack Obama wygłosił to, co powiedział, to, co powiedział. No i tutaj rzeczywiście zaraz się odezwał twitterowo Radosław Sikorski i różni komentatorzy się odezwali, ale i to był taki pierwszy moment, kiedy było oburzenie rzeczywiście, że trzeba tutaj stanowczo i tak dalej. I potem chyba już nawet następnego dnia, jeżeli się nie mylę, w Gazecie Wyborczej pojawił się taki tekst na zasadzie, no ale o to co chodzi? Znaczy, no słuchajcie, no światowy człowiek, jak słyszy coś takiego, to po prostu nie daje po sobie poznać, że usłyszał, a nie znam się oburzać, że to jest w ogóle jakieś świadectwo kompleksów z naszej strony. No po prostu powiedział, przejęzyczył się, no polskie obozy, mój Boże, wielka sprawa. I potem to właśnie już raczej w tę stronę poszło, no i mieliśmy list pana prezydenta i mieliśmy bardzo uprzejmą odpowiedź Baracka Obamy, na którą pewnie nikt specjalnie w Stanach uwagi już nie zwrócił, czyli to co padło, to padło, jakieś skutki będzie mieć, czy nie będzie? Jak uważasz? No będzie miało, bo w Ameryce są wybory i tam tylko naiwni wierzą w przypadki. Niemieckojęzycznej ludności amerykańskiej jest ze 40 milionów, polskiej pewno z 15, więc jest spora różnica, a ta niemieckojęzyczna jest bardzo wpływowa, więc nie robi się takich rzeczy z przejęzyczenia, tylko z czystej kalkulacji po prostu, ponieważ rzeczywiście Łukasz ma rację, nikt tego listu przecież w Stanach nie odczyta, nie opublikuje, bo kogo to obchodzi. W końcu skierowany jest do Bronisława Komorowskiego, o którym przeciętny Amerykanin nie wie, nie wiedział i nie będzie wiedział, że istnieje i nic go to nie obchodzi i słusznie zresztą. W związku z tym było to wyłącznie na użytek tej transmisji i mobilizacji wyborczej tego elektoratu, który dobrze się czuje, kiedy się w ogóle nie używa słowa niemiecki, tylko jakiś tam kosmici, naziści, Marsjanie i inni tego typu, inne tego typu grupy, więc akcja przeprowadzona znakomicie pod kątem wyborczym, ponieważ ta ludność jest tak w połowie konserwatywna, w połowie demokratyczna, czyli republikańska, więc to może przechylić szale dla Baracka Obamy, więc posunięcie bardzo sprytne. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś innego, co się w Polsce zdarzyło, a przez to także w Stanach. To znaczy nikt nawet się nie zająknął, czy jest jakaś rodzina Jana Karskiego, czy ktoś może byłby zainteresowany. Przecież nie był to medal dla państwa polskiego, do cholery, przepraszam. To był medal dla Jana Karskiego. Po co polskie państwo wyprzedziło krewnych, rodzinę i zaczęło wypinać pierś od Lecha Wałęsy, który zresztą powiedział, że na miejsce Adama Rotfelda by tam wyskoczył jak Mike Tyson i zbombardował tego biednego Obamę, już to widzę oczywiście. Więc zrobiono z tego jakiś państwowy cyrk, podczas gdy chodziło o uhonorowanie człowieka, którego polskie państwo w żaden sposób nie chciało wcześniej uhonorować. Dobrze, że teraz tak się stało, ale trzeba było to zostawić rodzinie. Nie wiem, jakim krewnym Jana Karskiego jest Daniel Rotfeld, czy Lech Wałęsa, ale nie sądzę, nie wyglądają na krewnych po prostu. Więc po co ci faceci wyrywali się tam, żeby ten medal odbierać? I dzięki temu zrobiono ten cyrk i dzięki temu Barack Obama mógł ten numer z niemieckim elektoratem zrobić. Bo gdyby to było tak, jak powinno być po Bożemu i z rodziną, to nie byłoby pretekstu. Była, jest chyba bratanica, tak? Jeżeli się nie mylę, bratanica Jana Karskiego, ja słyszałem
w którymś z programów radia rozmowę z nią, bardzo sympatycznie, miło brzmiąca pani, która w tej głosie było słychać żal, że no, nikt się do niej nie zwrócił i to tak dziwnie bardzo wyszło, no ale no, skoro tak wyszło, no to już trudno. Tutaj muszę powiedzieć, że bratanica Jana Karskiego zachowała się, mam wrażenie, z większą klasą niż większość tych, co tam byli lub nie byli i potem się na ten temat wypowiadali.